Łacińska-Korczak, witam się ze studia codziennego Poznania, a ze mną na kanapach gość, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Wirtuoz fortepianu, kompozytor i aranżek Leszek Możdżer. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Spotykamy się tutaj w związku z przyznaniem panu nagrody Divinis et Humani. Bo z nimi jest różnie, natomiast ta nagroda jest mi szczególnie bliska, dlatego że mam wrażenie, że ona została mi szczerze przyznana przez szacowne grono. Natomiast jeżeli patrzeć na samo słowo nagroda, no to są takie słowa jak zagroda, przegroda, można kogoś odgrodzić, nie? Więc ona ma w sobie taki pewien potencjał oddzielania, którego nie do końca rozumiem jeszcze, natomiast myślę, że jej demoniczny potencjał w każdej w ogóle nagrodzie polega na tym, że człowiek może się za bardzo utożsamić swoim wizerunkiem, ze swoimi umiejętnościami i przez to zostać na niższym poziomie, dlatego z nagrodami trzeba uważać, ale oczywiście ta nagroda jest mi szczególnie bliska i zrobię wszystko, żeby nie zatrzymać się, że tak powiem, w rozwoju, pomimo tego, że dostałem taką wspaniałą nagrodę. Sam opis nagrody brzmi również w ten sposób, że jest to nagroda przyznawana za łączenie spraw ziemskich i boskich. Czy to również panu przyświeca w czasie komponowania, tworzenia? No to jest taki dylemat, dlaczego sprawy ziemskie przestały być sprawami boskimi, prawda? To jest takie właśnie pytanie, jak to się dzieje, że jakby człowiek ma inny trochę interes niż ta rzeczywistość źródłowa, wzorcowa czy boska, która gdzieś tam powinna przez nas przemawiać. No i to jest taka ta ciągła jakby walka w naszej rzeczywistości, przynajmniej ja mam wrażenie, jak patrzę na rzeczywistość, że jest cały czas wojna o to, żeby człowiek sam zrezygnował z własnej boskości, żeby się jej pozbył, żeby się jej zrzekł i żeby uznał, że jest po prostu tylko taką zmodyfikowaną, nieco lepszą małpą, która zajmuje się zaspokajaniem swoich potrzeb z tego niższego poziomu świadomości. Natomiast jeżeli się szczerze poszukuje tego źródła, no to oczywiście można je znaleźć, ale wbrew pozorom to nie jest takie proste, dlatego że my jako cywilizacja, kultura, ludzkość zostaliśmy przerzuceni do myślenia. I tam próbujemy rozwiązać wszystkie nasze problemy, a tak naprawdę to one tam powstają. Nie tędy droga, a zatem co pana na co dzień inspiruje w tworzeniu? No, informacji przychodzi dużo. Ja oczywiście, co prawda uważam, że rozum akurat jest najgłupszą częścią człowieka, ale oczywiście mój skromny rozumek też mi tam podpowiada jakieś rozwiązania. Natomiast jeżeli mam szczerze odpowiedzieć na pytanie, to co mnie interesuje, inspirują mnie pewne częstotliwości, które pojawiają się w moim ciele fizycznym i jeżeli one są wysokie, te częstotliwości, to wtedy wpadam w takie wysokie stany, takie natchnione, uniesione i wtedy jestem w stanie w zachwycie kontemplować otaczającą mnie przestrzeń i nawet na temat tej przestrzeni wypowiadać się za pomocą właśnie twórczości. I tylko w tym zachwycie, w tym natchnieniu potrafi pan tworzyć, czy to jest tak, że to już jest teraz takie automatyczne troszeczkę? Tak naprawdę przy moim poziomie świadomości ja często w takim udręczeniu i pokorzeniu to nawet wychodzą mi lepsze rzeczy niż w tym takim uniesieniu, dlatego że z racji tego, że my jesteśmy jeszcze, przynajmniej ja, no, nisko rozwiniętą jednostką, to mam tendencję do przywłaszczania sobie właśnie swojego talentu, więc często takie upokorzenie wynikające z najróżniejszych rzeczy, czy to z bólu kręgosłupa, czy z problemów różnych, czy rodzinnych, czy domowych, czy przeróżnych, kiedy wychodzę na scenę udręczony, to mam wrażenie, że ten przekaz jest mocniejszy, dlatego że moje ego nie bierze udziału w tym tej artystycznej pracy. Ja po prostu zajmuję się graniem, będąc w stanie upokorzenia przez życie, natomiast wtedy ten przekaz, który przeze mnie przechodzi, jest o wiele wyższej jakości. Czyli paradoksalnie życzyć panu wszystkiego najlepszego, to wcale nie są najlepsze życzenia dla sztuki. Chyba nie, dlatego że jak jestem w dobrym humorze, w dobrym nastroju, to mam tendencję do przejmowania sobie właśnie tych umiejętności, tych talentów, które tak zwany Bóg mnie obdarzył, no i wtedy zaczynam występować przed publicznością, a to jest co dla muzyki nie do końca dobre, dlatego że muzyka sama dobrze wie, jak ma się przejawiać i taki artysta rasowy stara się tak naprawdę nie przeszkadzać tylko muzyce, żeby ona płynęła tylko swobodnie. I to mój przyjaciel Lars Danielsson mówi, don't make it happen, let it happen. Czyli bardziej przyjmować pozycję obserwatora i pozwalać, żeby ten przekaz był czysty, nieskażony własnymi jakimiś tam pomysłami, nie? Znajdujemy się w Poznaniu, miejscu dla pana bardzo szczególnym ze względu na Enter Enea Festival, którego pan jest dyrektorem artystycznym już od wielu lat, a kolejna edycja w połowie czerwca. I jakie plany na ten rok? Mamy bardzo bogate kalendarium koncertowe. Udało nam się ściągnąć naprawdę fantastycznych artystów i to jest edycja 13, czyli jubileuszowa.
bo wiadomo, że... Szczęśliwa. Kiedy, szczęśliwa, jak najbardziej. Uważam, że to trzynastka promowana jako liczba pechowa to jest jakaś w ogóle też dziwna historia. Nawet te różne tam powiedzmy 13 grudnia czy co, nawet trzynastka jest cały czas utwierdzana jako pechowa cyfra w naszej świadomości. Tak. Myślę, że to bierze się z tej tendencji wycinania systemu tuzinowego, który był, wynikał z liczenia na palcach. Było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć miarka tuzin i mamy... Tak, i tej trzynastki zabrakło tutaj. No nie, zostaliśmy wciśnięci w system dziesiętny, który no jest niezbyt wygodny, to znaczy niby to chodzi o to, że system nie ma znaczenia, ale jak tak analizowałem wypowiedzi różnych ludzi i same swoje przemyślenia, to ten system dwunastkowy jest o wiele lepszy, jeżeli się tworzy rzeczywistość. Mm-hmm. Natomiast jeżeli się kataloguje i się zlicza tam jakieś wartości, to system dziesiętny jest jak najbardziej do w porządku. Do liczenia na pewno łatwiej. Od 10 do 20 i tak dalej. No jest tak samo łatwo, tylko jesteś przyzwyczajeni do dziesiętnego. W każdym razie muzykom pozostał system dwunastkowy, mm-hmm. dlatego że jest 12 klawiszy po prostu w danej oktawie, nie? Więc muzycy mają cały czas system dwunastkowy, dlatego jako festiwal muzyczny uważam, że festiwal 13 otwiera już nową oktawę dla nas. I jest to festiwalowy jubileusz. I kogo będziemy mogli posłuchać w czasie tych kilku dni? Przyjeżdżają fantastyczni muzycy Duffer, Josif, Connie Han, Tanszyn Wróblewski, Adam Makowicz z naszych klasyków. Też ja będę grał z orkiestrą MACV, bardzo ważny dla mnie koncert, pokazujący nasze najnowsze osiągnięcie, czyli płytę pod tytułem Composites. No i młodzież też się pojawi i dużo się będzie działo, natomiast z tego co wiem, to bilety chyba już się wyprzedały, więc nawet nie ma sensu promować tego festiwalu. Można się jedynie krzątać gdzieś w okolicach, licząc, że dźwięki dobiegną. Tak, a może ktoś jeszcze będzie chciał zrezygnować i oddać bilet. W każdym razie od 4 do 7 czerwca w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim mamy festiwal Enter Enea, który już w 13 odsłonie, mam nadzieję, że Państwa ucieszy i uraduje i wzniesie nasze dusze. Absolutnie, to jest coś, co się już trwale wpisało w kalendarz poznaniaków, jak wiemy, właśnie bilet wyprzedany. Bardzo się cieszę i chciałbym podziękować właśnie miastu Poznań, że tak życzliwie na nas patrzyło i od początku jakoś tak wiadomo, że ta współpraca się rozwija, nie? Bo na początku jeszcze mało kto w nas wierzył, ale powoli tak budujemy sobie markę i w tej chwili jak widzę, to nawet na całym świecie już muzycy są zainteresowani naszym festiwalem i już zaczynają przychodzić naprawdę oferty z całego świata, czyli festiwal już się wpisał w świadomość branży, dlatego że jak przyjeżdża ktokolwiek z jakiegokolwiek kraju u nas zagra, to potem jedzie do domu, gra na innych festiwalach, ma porównanie i też mówi o naszym festiwalu, więc my zaczynamy już funkcjonować w świadomości muzyków i organizatorów też jako poważny, międzynarodowy, światowej klasy festiwal. To pięknie, ściskamy kciuki za tą edycję, a jakie jeszcze plany zawodowe na najbliższy czas? No w tej chwili właśnie rusza ta płyta MACV z orkiestrą MACV z Warszawy pod tytułem Composites i będzie wokół tej płyty trochę pracy. Przygotowujemy trasę koncertową oraz pojedyncze jakieś koncerty, także żeby Państwu pokazać ten repertuar. Oprócz tego kończę właśnie nagranie płyty z Adamem Bałdychem, która też, no nie, jeszcze nie wiem kiedy się ukaże. No i cały czas planuję, żeby się rozwijać jednak i szukać gdzieś tam tej prawdy swojej wewnętrznej, która do mnie przemawia właśnie jako częstotliwość. Jakie Pan ma jeszcze marzenia zawodowe do zrealizowania na swojej drodze? Oj, to jest trudne pytanie, bo ja już jakby jestem na takim etapie, że marzenia i zamierzenia to już to się jakby zaczęło trochę wymiennie stosować, nie? Bo to zdaję sobie sprawę, że jeżeli to człowiek... najwłaściwsza droga, tak powinno być. Tak, tak, bo czasami pewne marzenia już przestają mieć sens, tym bardziej, że tylko te marzenia się mogą spełnić, które nie zrobią z ciebie niewolnika. To już się przekonałem o tym, że poza tym spełnianie jakiegoś marzenia wymaga też pracy nad sobą, osiągnięcia pewnych umiejętności czy cech charakteru, które przygotowują człowieka do spełniania tego marzenia. No ja mam w tej chwili tam po 50 jestem, no to już tak dużo mi tego życia nie zostało, przynajmniej tak jesteśmy zakodowani, że tam do tej stówki się dojeżdża, więc... Pierwszy, no, drugie myślę, pół, to całkiem sporo. No jeszcze sporo, ale wcale nie tak dużo, wbrew pozorom, więc no, marzenie jest może takie, żeby się cieszyć po prostu życiem i muzyką. To w takim razie tego życzę, żeby dziękuję się mógł bardzo. Pan cieszyć życiem i muzyką. I dziękuję bardzo za rozmowę bardzo i spotkanie. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję za nagrodę Divinis et Humanis Akademii Lubrańskiego.